witam wszystkich serdecznie, ja jestem Tommy PS VR i mam dla was dzisiaj grę Angry Birds na VR o nazwie Wyspa Świń. Słuchajcie, podejrzewam, że wiele ludzi, wiele młodzieży grało kiedyś w Angry Birds, czy to na tablecie, czy na telefonie, czy to nawet na komputerach, a to z tego względu, że swego czasu ta gra pochłaniała wiele czasu niektórym osobom, bo grali, później wychodziły różne uaktualnienia do tej gry, dodatkowo nowe wersje tej gry Angry Birds. Tym razem mamy Angry Birds na VR. Zakupiłem tą grę dobrych kilkanaście dni temu. Nie miałem okazji w ogóle w nią pograć, bo albo praca, albo rodzina, albo po prostu zajmowałem się robieniem innych materiałów do YouTube. Ale udało mi się wygospodarować troszeczkę czasu i chcę wam po prostu przybliżyć, jak mniej więcej ta gra wygląda, jak będzie wyglądała graficznie. Nie miałem okazji jeszcze w nią pograć, więc wiele rzeczy, które teraz będę robił po prostu pierwszy raz w tej grze. Sam jestem ciekaw, jak wygląda, także nie będę przeciągał. Zapraszam do oglądania tego materiału. Pamiętajcie tylko, aby subskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górze. Dla osób, które chciałyby mnie w jakiś sposób wspomóc na rozwijanie kanału, bądź w przyszłości na jakieś nagrody, albo nawet na nagrody, które będą związane z graniem z widzami, na dole w opisie pod tym filmem znajduje się link do donate'ów. Za każdą złotóweczkę serdecznie bardzo dziękuję. Aby już nie przeciągać, lecimy. Świetnie to wygląda. No, ja miałem okazję grać, spędzałem przy tej grze na telefonie sporo czasu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wersji na VR. Mamy 13 plansz z tego pierwszego. Słuchajcie, no, powiem wam szczerze, że wygląda zacnie. Bardzo wyraźne to wszystko. Także zaczniemy. Pierwszą. Lecisz. O, i trzy gwiazdki. Słuchajcie, jeżeli będę miał gdzieś tam jedną lub dwie gwiazdki, nie będę tego powtarzał, nie będę powtarzał planszy, po prostu chcę zobaczyć szybciutko, jak to mniej więcej będzie wyglądało dalej, żebyśmy mogli wspólnie zobaczyć, jak te plansze wyglądają. No, dla osób, które nigdy nie miały gogli VR na głowie, no nie jestem w stanie wam powiedzieć w słowach, jak to fajnie wygląda. No, słuchajcie, poszło za pierwszym razem, kurde. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak to wygląda wizualnie, ale wierzcie mi na słowo, wygląda to całkiem ciekawie. Stoimy sobie na brzegu plaży, jesteśmy w środku w grze, jesteśmy jakimś tam sobie ludkiem, który trzyma dużą procę i strzela sobie w budowlę ze świnkami. No, po prostu to nie jest 3D, bo 3D to inaczej wygląda, po prostu jesteśmy w środku w grze. Także prosiłbym też wszystkich, że na przykład widzą gdzieś tam na telewizorze, czy to oglądają na YouTube, czy gdzieś u kolegi, czy na telefonach, czy cokolwiek, żeby nie oceniali tego, że bo to tak wygląda, bo zła grafika. No słuchajcie, no nigdy, przenigdy nie będzie tak, że obraz z telefonu, czy telewizora, czy komputera będzie odzwierciedlał to, co faktycznie widzi gracz, który ma założone gogle do wirtualnej rzeczywistości. Musicie uwierzyć mi po prostu na słowo. No, wygląda świetnie. Jedziemy dalej. O, słuchajcie, możemy się przenieść. O, widać z innej perspektywy. Bardzo fajnie. No, czekajcie, spróbujemy stąd strzelić. Żeby wam podstawy rozwalić. No nie.
Kurde, zobaczcie, trzecia gwiazdka. Świetnie. Możemy też się poprzynosić, możemy was tutaj podciąć. No spróbujemy. Podstawę. O kurde. Sam jestem w szoku, uwierzcie mi. Grałem w Angry Birds sporo czasu temu. Mógłbym może nawet i w latach policzyć. W wersji VR widzę to pierwszy raz i kurde, uwierzcie. Czekaj, zabij was tutaj. Tutaj. A już. Chyba za szybko powiedziałem. Tym razem mi nie pójdzie. No i trzech gwiazdek tym razem nie będzie. Ale to nieważne. Zobaczymy, jak wyglądają następne. Powiem wam tylko szczerze, szybciutko, że budowla, która jest tam naprzeciwko mnie, którą właśnie musimy rozwalać. Wszystko, co mam obok siebie, jest bardzo wyraźne. Od 1 do 5, to spokojnie 5 mogę dać, bo naprawdę wygląda to cudnie. Ale budowla, no troszeczkę tak jakby się zlewała, nie wiem, czy z otoczeniem, czy co. Także te 4, spokojnie 4 mogę dać, bo ona ma taką, nie wiem jakby określić. Nie wiem, czy będzie widać to na materiale, oglądając już na telefonie, czy też tablecie, czy tam komputerze. Czy będzie widać, że ona ma taką jakby poświatę wokoło. I tak śmiesznie. Może to tak ma być, ale no, dla mnie to tak troszeczkę psuje obraz taki wyraźniejszy, bo to ta budowla tego nie ma. Zaś budowla, w którą musimy strzelać, no jest taka troszeczkę nie do końca wyraźna, no ale nie jest to rzeczywisty świat, tylko wirtualny, więc... No i gra oczywiście w tej chwili kosztuje 12 funtów, także osoby mieszkające gdzieś tam w Polsce płacąc złotówką, czy gdzieś tam w Ameryce dolarami, no to musi się tam sobie przemnożyć. Wiadomo, że około 4,90 zł gdzieś stoi funt, no to 12 funtów razy 4,90 będziecie mieli cenę. No zresztą u siebie w sklepie możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Fajnie, powiem wam, że kurde, do zrelaksowania się gierka fajna. Wiadomo, że oczekiwałoby się gdzieś tam chodzenia, no ale to jest Angry Birds, to nie jest platformówka. O, słuchajcie, mamy nowe ptaszki, kompletnie o nich zapomniałem, że tam były przecież jeszcze takie trzy ptaszki, które tam leciały, były jeszcze te bomby, te wielkie takie czarne. Aha, żeby przyspieszył, musimy nacisnąć przycisk Fire pod movem pod spodem. Jeszcze raz po wystrzeleniu, no zobaczymy. Tak, dokładnie. Oj, słuchajcie, no został, no co za... niestety, został mi ostatni. Ale poszły wszystkie. Tu będzie jedna gwiazdka, pojedziemy dalej. Interesuje mnie, czy w dalszych częściach będą też tamte, o których mówiłem, te ptaszki. No, stąd tam dało. Czyżby pierwsza budowla, której nie jestem w stanie zniszczyć? Tak, no niestety. Zielona świnka nam została. Musimy powtórzyć. No tak was rozwaliłem.
ciebie, co? Dobrze. Chociaż tak. Co tutaj mamy jeszcze? Od tej strony. No dobrze. Ale... Słuchajcie, ostatni. Oj, standardowy. Jeden został. Dobrze. Zobaczymy od tej strony, chłopaczki, poczekajcie tutaj, no dobrze, w podstawę, ale... Poszły wszystkie. No nawet tutaj. A ten jeden, co będzie stał? No nie wierzę. Fart po prostu, bo już myślałem, strzelałem byle gdzie, żeby zobaczyć, czy... żeby szybko przejść do następnej planszy. A ciebie jak mam tutaj rozwalić? O, słuchajcie, jest mi ciekawie. Tam jest jakaś... No nie. Leć. A, to chyba wszystko. Tak, 13 plansza, czyli... Słuchajcie, 27 gwiazdek na 39, ale mamy odblokowaną następną. Zobaczymy, jak tutaj już wygląda plansza. No słuchajcie, tutaj troszeczkę czyściej nawet. Czyściej mam na myśli wyraźniej, po prostu to widać. Może nie ma tyle tej zieleni i troszeczkę krajobraz się zmienił. Ale ptaszki na razie tylko te dwa rodzaje. Do widzenia. O kurde. No ale o tym ostatnim udało się. Słuchajcie, no widzicie jak to wygląda. Dla osób, które chciałyby się po prostu w jakiś sposób zrelaksować, pograć, pośmiać się, nie wiem, pograć z rodziną, z rodzeństwem, z dziećmi, z przyjaciółmi nawet, no to dla mnie jak najbardziej, żeby się po prostu troszeczkę pośmiać i pożartować i po prostu zabawić się tak, o, bez żadnej spiny typu, że, bo tam gdzieś tak we Firewall czy inne gry, które gramy z innymi graczami, troszeczkę jest nerwówki, albo ten mnie zabił, albo coś tam i tutaj po prostu jest gra na typowy relaks, więc jeżeli ktoś ma ochotę, 12 funtów w danej chwili kosztuje. Pamiętajcie tylko, aby subskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górze,
Oczywiście o linku do donate'ów powiedziałem już na początku. Za każdą złotóweczkę serdecznie dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, to pod filmem proszę napiszcie, co byście chcieli wiedzieć. Może macie jakieś do mnie pytanie. Także serdecznie zapraszam do komentowania filmu. Na tym kończę. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.